Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy coś robić, coś testować, coś demolować, albo jak zwykle przegrywać. Zostawcie suba, zostawcie łapeczkę, jesteśmy tuż przed nowym update'em, gdzie będzie można używać tokeny do wymian legendarnych kart. I to mnie bardzo cieszy, dlatego postanowiłem dzisiaj potestować sobie Sparkiego. Czy Sparky Power nadal jest aktualny, czy na tym odcinku dzisiaj nam coś wyjdzie w końcu? Zobaczymy, przekonamy się, zostańcie ze mną. Pozdrawiam spod ostatniego odcinka pierwszą osobę, która zostawia komentarz oraz 5 wybranych, które będą w ciągu trwania tego odcinka wyświetlane, więc zapraszam was do szukania siebie, na pewno ktoś tam siebie znajdzie. Dobra, zobaczymy, czy Sparky Power ma nadal moc. Będziemy grać z Sparkiem. Jeszcze brakuje mi 7 kart do levelu 5, dlatego postanowiłem dzisiaj przetestować Sparkiego, czy czwarty level jest dobry, czy piąty niedługo będzie, no raczej to będzie już 13 level, tak, to będzie 13 level. Więc zobaczymy, jak to Sparki na maksie wtedy będzie wymiatał. Postanowiłem sobie tak. Wiem, że troszeczkę Wiedźma teraz ucierpiała, ale dostałem ten deck po przegranej walce. Tak, ten deck mnie ograł i postanowiłem go skopiować i pograć nim na ręce. Powiem wam szczerze, że już parę walk pograłem, więcej przegrałem, dlatego tak nisko. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że na odcinku się uda. Postaram się nie zawieść. Trzymajcie kciuki, rakiety. Dobra, zaczniemy Dziadkiem Mrozem. Coś wyczuwam tutaj mortar. No ale dobra. Ła, rakietę ma. Dobra, ma rakietę, czyli trzeba się z tym liczyć, że on ma rakietę. Czyli wyczuwam tutaj mortar. Kurde, bijcie, bijcie te spergobliny z tyłu. Liczymy jednak beczka. Dobra, udało się coś tutaj, te spergobliny jeszcze tylko. Dobra, coś mi się udało pod wieżę podejść. Mam nadzieję, że ten knight zniknie. Tak, jest. I czy tu się uda? Aj, z strzałkami mnie tu zjechał. Teraz muszę tu uważać, bo wiem, że on ma rakietę. Ja muszę uważać, żeby Sparkiego nie przypuszczać przy wieży, bo na pewno rakietę będzie używał na Sparkiego. Wypuszczę Wiedźmę i wypuszczę tak. I teraz niech się strzałki ładują. O, tak zrobimy. Dobra, i ma po wieży. Nie ma po wieży, niestety. No niestety dla niego, nie dla mnie. Czym on tu będzie grał? Dobra, on beczką i rakietą będzie mi tutaj próbował. Zrobimy to w ten sposób, wypuścimy tam. Ma niepotrzebnie ten miner, on teraz będzie próbował na spele tutaj grać. Niestety on teraz będzie próbował na spele grać. Staramy się szybko to. A i na raz pójdzie? Tak, na raz, dobra, udało się. Tą princeskę tutaj i coś tam jeszcze tych. Dobra, spergobliny, dwa gianty. Trzeba tutaj uważać, bo on tą beczką może zaatakować na raz. Jest elegancko, na raz ta beczka tutaj idzie. I gitara. I gitara, myślał, że rakietą skończy. Nie ma, Sparky Power. Gitara. Sobie otworzymy, żeby zrobić miejsce i spróbujemy Sparky Power number 2.
roku tu już będzie ciężko, tak czuję. Hawk Rider. Ciekawe, czy nazwa jest adekwatna do deku, którym będzie grał. Zaraz się przekonamy. O, na 12 ma gang. Teraz strzałki albo zap. Szybko, szybko mi się wczytujcie, strzałki albo zap. Strzałęcje, oj, strzałęcje by mi się teraz przydały, ale niestety. Dobra, ale zrobimy to tak. Chociaż niepotrzebne, niepotrzebnie, pośpieszyłem się. Uspokój się, na spokojnie, graj na spokojnie. No i właśnie, jest Hawk Rider. Trzeba szybko tutaj minera wystawić. Bo nie miałem za bardzo jak się wybronić. Będzie ciężko. Tu będzie ciężko. Jeszcze Mega Knighta ma. Dobra, zdejmiemy go szybko. Tego Mega Knighta, mam nadzieję taką. Dało się. Coś tam zadamy obrażeń. Te Fire Sprity niestety, Fajerki mnie tutaj wymęczyły. Dobra, on teraz Hawk Ridera szykuje. Ale ja też coś tu postaram się. Czekajcie, Sparki. Dobra, spróbujemy. Ciekaw, czy ma rakietę. Jestem ciekaw, czy on ma rakietę. Dobra, mój Sparki zaraz pójdzie w piach. Niestety, tak to bywa. Dobra, zrobimy to tak. Strzałek nie będę marnować. Właśnie, strzałki zostawiam po to. Mega Knighta trzeba tutaj uwieść na bok. Dobra. Ładuj się, Sparki. I Sparki Power znowu górą. Surprise. Tak, chyba zacznę z Parkim w tym sezonie grać. Aż nie wiem. Aż teraz. Tak się czuję. Pamiętacie miniaturkę z ostatniego filmu porannego? Tak właśnie była tworzona. Mam takie szablony, sobie kupiłem. Zobaczymy, jaka będzie na tym filmie miniaturka. Dobra, Sparky Power dał radę. Sparky Power nadal w formie. Jak myślicie, na piątym będzie wymiatał? Raczej to już będzie 13. Po nowym update'cie to już będzie level 13. Muszę sobie chyba Wiedźmę szybko zrobić na 8 poziom. Dziadka Mroza mi brakuje jednego. I myślę, pogram sobie tym deckiem w tym sezonie. Potestuję sobie w tym sezonie, taki będzie mój cel na ten sezon. Ograć jakiś deck ze Sparkim. Piszcie mi w komentarzach wasze deki ze Sparkim, chętnie jakieś potestuję i następny Sparky Power nagram z jakimś waszym deckiem spod tego filmu. Zostawcie subika, oczywiście zostawcie komentarz, no tak jak mówiłem, z waszym deckiem, zostawcie łapeczkę w górę dla zasięgu i widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Trzymajcie się cieplutko, na razie.